Witajcie, myszki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku Sadron 4. Mamy tylko kiedy redukcji jako Afganistan. Więc w ostatnim odcinku zaatakowali nas. No, wygląda to słabo, ale ciągle pokazuje nam, że może być lepiej. Znak zapytania? Znaczy się na pewno pokonuje nas w miejscach, gdzie mieliśmy słabe zaopatrzenie. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze wezwałem jednostki naszych sojuszników, więc może to coś zmienić. Nie jesteśmy, że tak powiem, ten teren to jest trochę słaby do obrony, to są pustynie, więc mogą nawet dobrze tutaj nas popchnąć, ale nie powinno być aż tak źle, ponieważ tutaj powoli już się, że tak powiem, powoli tutaj udaje nam się jakoś stabilizować front. No, na pewno Delhi, spod Delhi zostaliśmy wypchnięci. No, za rzeką na pewno nam się już lepiej uda. Tutaj też część dywizji naszych sojuszników płynie, ale nasi sojusznicy są też zajęci nieco w Azji, walką z całą właśnie tutaj wszystkim, a my tylko w sumie z jednym przeciwnikiem, więc aż tak, że tak powiem, trochę słabo. A my próbujemy po prostu jak na razie przytrzymać nieco. Oni chcą nieco manpowera, my oczywiście im wysyłamy, bo nie powiedzmy sobie szczerze, mamy mnóstwo go. Więc jeżeli coś nam wyślą, to byłoby fajnie, jakby Filipiny nie stały na granicy, gdzie dosłownie nie są potrzebni, no to byłoby fajnie. No, jak sami widzicie, ich dywizje są o wiele lepsze od naszych. No, nie powiem szczerze, też chciałbym mieć takie dywizje, ale jak sami widzicie, nie mam. Mogę mieć tylko takie. Więc powoli sobie tutaj organizuję sobie tutaj armię na nowo. No i wygląda na to, że nawet jakoś stoimy. Tutaj karabinów znowu nam zaczyna brakować. W ogóle zniknęły nam kilkanaście militarek, ale to może przez to, że tutaj coś straciliśmy. Czy jest coś tutaj, co można porobić takiego? Nie wiem. Tutaj Anglia wypowiedziała wojnę, nie wiem komu, oraz Niemcy zrobili seekom out tutaj przeciwko nim. Okej, w takim razie patrzymy, co możemy zdobyć dzięki temu. Tutaj już widzę, że lepiej już stoimy z tym. Tutaj tego generała oczywiście dałem, żeby wszystkie te dywizje miał. Jakoś nie wierzę, żeby mu się jakoś lepiej wiodło. Ale zobaczymy, co to nam da, bo to na pewno da nam coś a la, jak to powiedzieć, a la decyzję? Chyba tak mi się wydaje, bo nie widzę nigdzie jakiegoś małego drzewka takiego. Tutaj na pewno można byłoby zacząć robić na przykład to, później tutaj dokończyć o te. Ale raczej nie to z Japonią. Bo dywizje na pewno oni mają zbyt dobre. My tak naprawdę możemy na masówkę pójść. Tylko że nasze dywizje też muszą mieć jakiś sprzęt. A my właśnie nie mamy support equipment. Nie mamy takiej produkcji, żeby to porobić. Więc jak na razie to możemy tylko robić pozostałe rzeczy i próbować sobie nieco polepszyć nasze jednostki. Wydaje mi się, że to jest Italian Revolutionary Active Republic. Nie wiem, co znaczy active, ale okej. Okay. Ogólnie oni to zawsze pod koniec wojny atakują, więc to nie jest nic nowego. Mnóstwo tutaj oczywiście dywizji stakują nam się powoli. No i tak to będzie wyglądało. Przez chwilę myślałem, że to Czesi, nie wiem dlaczego.
Oczywiście wiem dlaczego, ale trochę głupio to było. Okej. Myślę, że powinniśmy zmienić sobie nazwę na Darul Almand. Nawet nie wiem, co to znaczy, ale okej. Więc teraz zróbmy sobie wielką kolej i... I dosłownie dostaliśmy decyzję, żeby dostać claima i tyle. To nie jest zbyt ciekawe. No, ale jest pytanie takie, czy nasze dywizje w ogóle mają jakieś znaczenie? Nie, nie mają w ogóle żadnego znaczenia. One są zbyt słabe nawet. Jak w powietrzu jest. W powietrzu też nie mamy w ogóle. Więc nawet nic nie możemy porobić. Nasze dywizje są kompletnie do kosza. O, Masilos. Wiem, że to by polegało, ale zazwyczaj, kiedy jestem w takim momencie, to... To wiecie, to ja cheatuję, bo dosłownie to nie ma znaczenia. Czy ja będę nagrywał dalej te odcinki, czy nie, bo ja dosłownie... teraz zobaczyłem, że mamy Prime Minister. Bo to nie ma znaczenia, czy... Będę dalej robił to, czy nie, bo dosłownie to tylko pokonam tych, jeszcze zdobędę zapewne tych i to wszystko jest. Więc... tutaj patrzę na Tanganikę. O, ciekawe. Więc zazwyczaj w takim momencie to, co robią, to po prostu anektuję ich i robią wszystko, co nam pozostało. Bo tak, co nam pozostało z celów narodowych. Podoba mi się, że ten odcinek będzie mega krótki. Celów narodowych nam pozostało nic, tutaj nic nie mamy, tutaj tak naprawdę coś jeszcze jest, tutaj celów narodowych, przybliżam, ale jest strasznie, strasznie laguje, tutaj możemy sobie, wow, research slot tutaj był, tutaj możemy sobie oczywiście podbudować te wszystkie rzeczy, że dosłownie sobie usunąć te minusy, które wcześniej nam się potworzyły. Widzicie, sobie wyłączyłem i już FPS-y wróciły. Więc dosłownie walka z nimi to będzie polegała na tym, że ja po prostu będę stał, nic nie robił, bo nic nie mogę robić. Po czym zapewne ich zaatakuję. Jakby to było szybko, no to bym sobie to zapewne grał dalej. Jako, że to jest mega wolna wojna, ciekawe stwierdzenie. No to nie, nic nie zrobię, bo jeszcze tak, wiecie, mogę pomóc im tym, mogę z Rosją im pomóc, ale nie ma sensu, jeżeli ja dosłownie nic z tych wojen już nic nie uzyskam. Bo co tutaj jest? Czy tutaj... Nawet nie wiem, na czym to polega. No to tutaj mógłbym sobie pozdobywać jeszcze te państwa, tutaj te wszystkie, zapewne też by należały do mnie. Ale to jest też jest pytanie, czy jest potrzebne. Dobra, w takim razie czas na magię. Mogę sobie w sumie jeszcze zapisać. Co to jest za decyzja? A, włączyłem debug. Anex PHC. Ok. I tak. Tutaj się nam udało, tutaj jeszcze możemy sobie, to w takim razie jeszcze 100, to jest czasówka, czy nie. Dostajemy na całym miejscu kory, dostajemy jeszcze klejmy na resztę, więc zobaczmy sobie, więc Annex Nepal, Annex Butan. Mamy claimy na coś takiego? Nie, na Tybet nie mamy. Na to nie mamy. Ok, poczekajmy chwilę. Nie przeczytałem do końca. Chyba to wszystko. Ogólnie to mamy 400 milionów. To niedługo, o właśnie, 25 milionów.
No i tyle. Tak naprawdę ta ścieżka później daje nam po prostu możliwość zaatakowania całego świata. Ja akurat nie mam na to czasu. Jeżeli nie oglądaliście, no to jeszcze zobaczycie post na ten temat, ale mi się rozpoczął nowy rok akademicki, ostatni semestr. I niestety, ale mam zły plan, taki, który kompletnie nie nadaje się do nagrywania z serii typu Hearts of Iron. Więc tak naprawdę ja nie mam możliwości nagrywania nawet przez pół roku. No na pewno mniej niż pół roku, ale przez pół roku to na pewno też będzie wszystko ogarniane. Więc co najwyżej wracam w styczniu. W styczniu jest już taki, że tak powiem, to już jest końcówka. I w styczniu mam już, no że tak powiem, więcej możliwości typu po prostu, że już będzie mniej zajęć. Więc może w styczniu wrócę, raczej w lutym już to będzie. Ale to tyle na razie. No myślę, że to była nawet ciekawa seria, nie powiem, bo na samym początku to wydawało się, jak zagrałem pierwszy raz, to takie, co tutaj się stało, wszystko wyrzuca, tutaj tyle błędów. Ale na koniec końców to dobrze poszło, no. Co później bym zaatakowałbym Syrię, właśnie, z Irakiem są teraz, więc to trochę słabo jest. No ale bym i zaatakował, bym pomógł tym, pomógłbym Rosji, znaczy się pomógłbym Rosji, nie pomagałbym Rosji, po prostu bym zaatakował tutaj. No i tyle, no, nie powiem, śmiesznie wygląda. O! Tam się zmienił to. Zmieniliśmy się. Dobra, to dobrze, że zauważyłem, że się zmieniliśmy. Śmiesznie wyglądamy. No ale tak, no. Historycznie ciekawa postać. No na pewno jedna z reformatorów Afganistanu. No niestety każdy, kto pamięta reformację Afganistanu, bardzo źle się kończyła. W takim razie się z wami żegnam. No to... Cześć.